Dzień dobry, moje misie kolorowe, witam was w kolejnym odcineczku z Trackmania. Jest środeczek, więc jest ekipeczek. Lecimy. Dzień dobry. Dzień dobry, to ja bym chciała tylko powiedzieć, że to ja. Chciałam tylko powiedzieć, że ja już nie byłam totalnie gotowa na tą sytuację. Absolutnie nie byłam gotowa na tą sytuację i jak ty mi powiedziałeś, dobra, nagrywamy, to ja trzymałam oddech. I zacisnęłam poślady. Okej. Okay. Tak, tak było. Zrozumiem, że nawiązujemy do gównianych żartów z poprzedniego odcinka. Zacisnęłaś poślady, żeby wstrzymać oddech, okej. Zacisnęłam poślady, żeby wstrzymać oddech, czego nie rozumiesz. Czyli kulfon też jest, tak. Nie ma nadal, przepraszam najmocniej mojej żony, gdyż jeszcze się rekonwalescuję. Tak, dokładnie tak jest, no. Stiuje się, no. Rekonwalescen... No, kurwa, źle się czuję jeszcze, no, dobra. Dochodzi do siebie. Dochodzi, o, nie mogłeś od razu mi pomóc? Tylko czekasz? Żebym się głupka jeszcze dłużej robił? No. Znaczy większego niż już jestem? No. Znaczy, ja nie byłam pewna, czy się da, wiesz, ale jakby cieszę się, że masz wiarę w siebie. O, dzięki, tak, ja rozum i godność człowieka. Nie ma to jak po prostu nagryweczki ze znajomymi, to zawsze poprawią ci humor. W najtrudniejszych momentach nie ma nic lepszego, polecam wam. Wyzywają cię od głupka albo jeszcze większego głupka. Jedni, żeby złapać oddech, muszą zaciskać poślady. Swoją drogą, nie wiem czy wiecie, a propos zaciskania pośladów, to gdzieś tak słyszałem. Spróbujcie kiedyś, jak macie dostęp do wariografu, to tak spróbujcie. Że właśnie najprościej oszukać wariograf poprzez ściskanie pośladów. W sensie odbytu. Bo ponoć... Właśnie sondę w dupie się ją miażdży wtedy i koniec? No właśnie nie, tylko ponoć, że te tam no, jakieś reakcje, które tam wychodzą na tym wariografie, nie? W momencie kłamania są podobne do takich do reakcji mózgu właśnie, kiedy zaciska się poślady. Tak słyszałem, gdzieś tam ponoć jakiś były policjant to tłumaczył i tak dalej, ale chuj wie ile w tym prawdy, przepraszam za przekleństwa. I na przykład, żeby to oszukać, to tak słyszałem, że trzeba zaciskać poślada przy pytaniach po prostu tych testowych. No i wtedy oni, wiesz, ten wynik porównują do tego i tak można oszukać, ale... Tylko potem musisz cały czas ściemę walić, tak. Bo jak powiesz prawdę, to wyjdzie, że jest coś nie tak, nie? No... Nie, no nie do końca, no bo po prostu w momencie, którym mówisz prawdę, to zaciskasz na testowych, a w momencie, którym kłamiesz, to nie zaciskasz, rozumiesz, no i... No, w sumie. No i brzmi legitnie. No i wszystko w temacie. Ale no. Ja nie wiem, niech się wypowie ktoś, kto ściskał poślady na wiarografię. Bo ja jeszcze tego nie musiałem robić. Ja bym nie musiał. Natomiast tak. Mocia się nic nie odzywa, myślę, że ona coś wie w tym temacie. Nie kłamałam! Co? Wcale nie kłamałam. Ale z czym? Nie kłamałam! Okej, okay. Zaczynam się martwić. I ciekawiam, czy ona w tym momencie ściska poślady, nie? Ściskasz poślady, Mocia? Ej, sama mówiła! Ja oddycham i to prawda jest. Sama mówiła przed odcinkiem, znaczy przed chwilą, że ściska poślady. Ej, dziś wszystko się wydało. Czyli wszystko, teraz Mocia musisz mówić wszystko na odwrót. Żebyśmy wiedzieli, że to prawda jest. Czyli... No. Mocia, czy wyspałaś się dzisiaj? Tak! Nie wyspała się! Kulfona, ty już ścisnąłeś poślada? Nie. No widzisz, ja już po kawie porannej. No. To dlatego już nie muszę ściskać, bo ja już jestem po. Dobra, ja jestem trochę w trakcie. Jak w trakcie?! Czego w trakcie?! W trakcie porannej kawy. Aha, dobra, nie dogadaliśmy się. A ty myślałeś się. O czym? Nie dogadaliśmy się, po prostu... Purposz, o czym myślałeś? A myślałem już, wiesz co, że... Swoją drogą, bo chciałem powiedzieć, że Madzia sika do basenika, nie wiem czy pamiętasz, kiedyś taki był tytuł od jednego z odcinków. I Madzia wyraziła wstępną chęć do udziału w tej serii, więc... Jest całkiem to possible, że na następnych odcinkach będzie... W sensie serii do ścikania do basennika, czy ściskania pośladu, bo już się pogubiłem.
Do ściskania pośladów w baseniku na Trackmanii. No czego kurwa nie rozumiesz, a, no? Okej, okay, no. I wszyscy będziemy się świetnie bawić. No tak. Oczywiście. No przecież. Kurde, aż mam tytuł odcinka. Madzia być może nosika znowu do basenika, ale nie wiem, czy kurwa, czy to przejdzie w aktualnych czasach. Jeszcze musimy postawić konfesjonał. No. Trzeba. To ty, do następnej Trackmanii trzeba taką poprosić, żeby ktoś zrobił mapę w konfesjonale i będziemy po konfesjonale jeździć. To ja bym proponował, tak. Ja bym proponował jednak nazwać... być może znów będzie konfesjonał i burdel. O. Ja kurde, ta główka jeszcze pracuje coś tam. Jeszcze pracuje. No, ale jeszcze jakiś tam pożytek trochę się przytrafia z niej. Zdarza się, że jest pożytek. Biorąc pod uwagę, że ten odcinek wyjdzie już po 15 października, to zdecydowanie burdel będzie. No właśnie, też miałam do tego nawiązać, ale kurde, trochę się dam. Ciekaw jestem w ogóle, nie? Ciekaw jestem, bo my to nagrywamy przed 15 października, więc nie wiemy, co tam się wydarzyło, choć się domyślam. W ogóle Młocia to się już nie mogła doczekać nagrywek, nie? Już na nagrywki dzień wcześniej przyszła. Tak, Młocia przyszła na dzień wcześniej na nagrywki, to prawda. A żebyś ty tak nie poszła na te wybory dzień wcześniej, dobra? Bo... Dobra. No, bo trochę nie będzie to miało sensu większego. Ja tylko chciałabym powiedzieć, że ładnie przyszłam na nagranie i czekam na was. Jeszcze mówię Mirkowi, Mirek, nie kodłuj o tej godzinie, ponieważ ja mam nagranie. I to jest poważna sprawa. Bo z Młocią to jest zero-jedynkowo a propos kodowania, nie? Młocia albo przychodzi dzień wcześniej, albo nie przychodzi w ogóle, bo zaspała. No to tak, z Młocią to tak jest, no. Tak, i ja przychodzę i tak sobie myślę, kurde, nikt nic nie pisze, nikt nic nie mówi. Patrz, poniedziałek. No cała młoteczka, no po prostu. Dobra, już myślałem, że zrobiłeś lepszy PB niż ja mam PB i tak trochę się zdążyłem zirytować, już powiem ci, panie kolego sympatyczny, że tak sobie zażartuję i z kolegi i z sympatycznego. PB tu mam 39. No co ty gadasz, ja 83. 168 końcóweczkę mam na PB. To ja mam 231. Ej! Ale to wy się na końcu tu znowu mierzycie między sobą, co wy po 15 lat macie? No, Młocia. No to jest... Nie, teraz już nie ma gimnazjum. Dobra, nie, już nie kończ, nie, wystarczy. Na tym zakończmy. Okej. Dobrze. Dzisiaj to nieładnie tak. Musimy jeszcze trochę poczekać, żeby zacząć normalnie żartować. Tak nie, dobra, żartuję oczywiście. A propos żartów. Nie, ja żartowałem! Proszę się ode mnie odpimpać, ja żartowałem. Ale żartowałeś? Po prostu żartował, nie? Koniec! Po prostu żartowałem, okej? Ale to, reszta to już się musicie domyślić. Nie wiem, ale się domyślam. Kurwa, bo tu się da skoczyć bez... dobra, no to już wszystko ma... No, Da się prosto na bok? Da się prosto na bok. Zgadasz, chyba się... Tak? No pewnie, że się da. I to nie, wtedy się robi czasa. A to na mnie dolecisz tam przecież. Dolecisz. Jak? No ja raz doleciałem tak daleko, że musiałem pojechać już prosto, no ci mogę... To ta. A ty też byli, że ty can fly, a już doskoczyłaś, Mocia? Tak, doskoczyłam. Właśnie, bo jest październik, ja mogę i tak zrobię autoreklamę, ale mogę... Inktober, ale pewnie, również. Ja robię ładnie Inktobery na Instagramie i jest już 15 października, znaczy po 15 października. Co robisz na Instagramie? Inktobery robię na Instagramie. Co to ja są zaraz Inktobery? Wyjaśnię. A Inktober, dobra, no to tak. Tak, robię Inktobery na Instagramie i ja nie widziałam twoich wspaniałych fanów u mnie. I mi jest bardzo przykro. No proszę do nich pretensje. A to potem będziecie młoteczka, nie? Tak, dokładnie. Gdzie młoteczka? Ale żeby przyjść do mnie na Instagram i polubić, jak pięknie rysuję, to nikt nie... Ale bardzo ładnie rysuje akurat młoteczka, to ja nie so. Tak. Super rysunek. A który jest ten twój ulubiony purpose? Ten z samochodem.
kurde, widział! To był jakiś samochodem? Był! Dzisiaj! Albo wczoraj, bo mi się dzisiaj wyświetliło. Znaczy, z samochodem akurat jest zaległy, więc on jest wrzucony jako dodatkowe zdjęcie, ale kurde. Zatkało ruskie kakao, co? Zatkało kakao, kurde, tak, maszyny, nie ty. No, chcesz mnie jeszcze o jakiegoś zapytać? To nie ma problemu, ja tu wszystko, ja wszystkie znałem od początku, także wiesz. Nie ma problemu. Na przykład ten z koroną, i ten z żelatynką, i ten z mapą, i z samochodem. Masz otwarty telefon i patrzysz. Nieprawda, nieprawda. Słyszałaś tak z leka z odpowiedzią, nie? Nieprawda, to są pomówienia! Ja się nie dam mówić takich rzeczy. No dobra, ale... Ale jak już mam otwartego twojego Instagrama, to pokażę ludziom, no po prostu, jak wygląda Instagram młodzi, że mogli wejść. O, proszę bardzo, tu jest. A to tak, o, nawet ze screena zrobiłem twojego Instagrama niechcący. O, takie urocze. A jaka reklama u mnie. Ulubione to jest dupa żaby. Tam nikt nie widział, niewielu zauważyło, że żaba, którą narysowałam, ma dupę. Ale ci, którzy zauważyli, docenili. Faktycznie jest rowek, no. Jest piękna dupa żaby. Ja myślałem, że, bo wiesz, to jest czarno-białe i ja myślałem po prostu, że ona się tak błyszczy i to taka gwiazdka jest, wiesz, takie... Taka, że ona, bo no wiesz, żaby są mokre i takie świecące. Ja rozumiem. Tak, jak żaba ścisnęła poślada, to mogło błyszczeć, no. Czyli też była badana wariografem. O, matko. No bo jak się jej pytali, czy kuma, no to musiała naściemniać, nie? Jezu, od razu mi się przypomina. Pamiętacie taką książkę jak Porwanie w Tytirlistanie? Nie. Tytuł kojarzy, a natomiast o czym to było, to już kompletnie nie wiem. Kurde, to było o takich zwierzaczkach i w ogóle, z tego co pamiętam. I tam było, że... nie pamiętam dokładnie. Pamiętam jeden motyw, że przesłuchiwali kota. I się prawnik przeciwnika zapytał, czy ktoś tam miał coś z tym wspólnego i potem mu nadepnął na ogon, a ten miau! I na podstawie tego go posadzili. I to tak... O nie! Kurde, no... Czasami człowiek się zastanawia, po chuj mi ta wiedza, nie? W sensie, po co mój mózg jest zawalony takimi informacjami? No ale jakieś tak... Macie pewnie też takie coś, że pamiętacie jakieś totalnie z dupy rzeczy, które są kompletnie nieistotne, prawda? No ja tylko chciałabym powiedzieć, że ja Mirkowi mówię, idź do sklepu, kup chlebek, masełko, mleko do kawy. I on, wiecie, idzie, chlebek, masło, tam mleko do kawy, chlebek, masło, mleko do kawy. I kupił piwo. I oprócz tego, że kupił piwo, to mówi, chlebek, masło, czekam na stojowy, biorąc dwie litki. Jezu, czekaj, bo strasznie cię poprzerywało, a ja zrobiłem 10 lokal. Bo jesteśmy na Discordzie, przypominam, nie? To jest gówniany program do komunikacji. Bo trzeba zapłacić, żeby był lepszy. Tak, i trzeba go jeszcze dobrze ustawić, więc ja powiedziałam, że wraca ze sklepu, nie dość, że kupił piwo, to mówi chlebek, mleko, cyklu rozwojowej rozwielitki! Co? Nie uczyliście się cyklu rozwojowego rozwielitki na biologii w szkole? Przypuszczam, że nie. Znaczy, przypuszczam, że tak, ale na chyba coś było, no. Po co mnie to pamiętać? Widocznie dla Mirana to była bardzo potrzebna bardzo ważna wiedza. Informacja, tak. No tak. Więc on tak. Nie potrafi trzech produktów spożywczych, ale o piwie i o cyklu rozwojowym rozwielitki zawsze pamięta. No, porządny człowiek, no co ci mogę powiedzieć? Zresztą wysyłanie faceta na zakupy, no ty mądra jesteś, ty. No tak. Wiesz co, wysyłanie faceta po 304 produkty. Dokładnie. Można tak, jeśli to... go tylko po piwo, to wróci z piwem, no. No. Ale to jest najgorsze, bo oprócz tego, że faceta, to jeszcze programistę. Więc jak mu mówię, idź kup jajka, a jak będzie mleko, to weź 10, to mi tylko z 10 jajkami wróci, nie? No. To trzeba było mu to zapisać w systemie binarnym, no ty niemądra tak, jesteś, no. Albo jak mu powiesz, idź kup pół litra octu, to powie, że pół litra kupiło, na ocet brakło. No. Kurde, ocet jeszcze tani jest, więc... Myślę, żeby tak nie jeszcze, powiedzieć. Słuchaj, no chociaż jesteśmy mówię. Po wyborach, więc wszystko przed nami. Jest, dokładnie. Ej, zrobiłem tu 10 lokal rekord w ogóle, widzieliście to? No i? Ja jestem nie. To dobry, ja pierdzielę w ogóle, co ty, ja to wyprawiam, no, wziął, pozamiatał, dziękuję, ekipa sprzątająca może opuścić przed maniem.
Co? W końcu w życiu ci coś wyszło. A propos ściskania tyłka. No, także jeszcze jedna plansza. Tak. Kurde, no ale jeżeli mamy nagrywać, bo coś tam... Słuchajcie, no bo Peter coś przebąkuje, że coś tam z TS-y brodate będą się zmieniać już tylko w Discordy brodate, to trzeba będzie coś wymyślić, słuchajcie, z tymi Discordami, no bo na razie to jest kachana z tym dźwiękiem, nie? Ja strasznie nie lubię nagrywać. Ile kosztuje założenie TS-a? Dużo. TS jest darmowy, ale jak chcesz mieć nitro, to chyba 60 zł miesięcznie. Chyba pytał, mówisz o Discordzie, Bocia, a on pytał o TS-a. A, TS-a, sorry. To powiem ci, że nie wiem, ile kosztuje założenie serwera TS-a jest drogie. W sensie tego najmniejszego pakietu to może jeszcze nie aż tak drogie. Ale no dlatego, że są to zewnętrzne serwery, czy dlatego, że musisz wykupić jakąś usługę? Musisz wykupić... Inaczej, TS ogólnie nie rozdaje licencji, nawet nie można jej tam wykupić, z tego co pamiętam. Jest tylko od czasu do czasu są puszczane licencje i posiadają te licencje jakieś zewnętrzne, na przykład serwery, na których wykupujesz ilość slotów. Coś takiego kiedyś było, bo myśmy się starali o tą licencję, nie dostaliśmy jej nigdy, więc potem w końcu wykupiliśmy. No i tutaj przy tam chyba 128 slotach, no płaciliśmy ponad 100 zł miesięcznie, więc... To trochę drogo. Więc to jest drogawo. Nie zmienia to faktu, że można zobaczyć, ile kosztuje na przykład, nie wiem, na 6 slotów, no bo przypuszczalnie takie też są. I jeżeli to będzie jakieś tam 30 zł miesięcznie, właśnie poprawiłem swoje pyby. I mam... Ja zrobiłam swoje pyby, więc mam najlepsze. No i w ogóle różowy samochodzik mi się wylosował, taki ze szmokami, jaki ładny. Różowy ze smokami ci się wylosował? No tak, a nie, to pod słońce tak wyglądało. A jakiego koloru są tabletki, które wzięłaś, żeby się wylos... Ja nie brałam tabletek, ja tylko pozbierałam, bo dzisiaj jak byłam wyrzucić śmieci na gnojownik, to koło gnojownika zauważyłam, że takie ładne grzyby rosną i stwierdziłam, dodam do gulaszu. O Jezu! Nie słuchajcie dzieci, co Mocia mówi, bo to nie są dobre lekcje. Zdecydowanie tak się nie robi. Mocia wam powiedziała, jak się nie robi. A czy słuchajcie jak, dzieci? Nie wolno jeść grzybów z koło gnojownika, bo są przecież brudne. No ale jak się umyje, to też nie można. Też nie można, bo są wtedy zmoknięte i no, generalnie nie są zbyt smaczne. To nie, to wciąż nie wolno. Inna sprawa, że... O, znowu poprawiłem tego. Znaczy, ogólnie nie jedzcie rzeczy, że kto koło gnojownika, nie? To jakby jest niebezpieczne. Tak? Swoją teraz drogą... Teraz mi to mówisz? Bardzo mi się podobał całkiem niedawno zarzut, że coś tam, a nagrywam przecież dla dzieci. Gdzie te kurwa dzieci, ja się pytam, bo już 100 lat tu nie widziałem dzieci na kanale. No co chciałbyś zobaczyć? Bo nie do końca. A, to też... Jest... Też widziałem, zostało mi zarzucone nawet, że się ten, u ciebie, no, na Crypsach rozbierałem do Sherry Pie'a, no. No, a no tak. Bo to dzieci oglądają. Niech się odezwą w komentarzach wszystkie dzieci, szczególnie te takie... No jest, banujesz! Tak, to dostaną, nie no, żartuję oczywiście, ale... Znaczy żartujesz, że zbanujesz, czy żartujesz, żeby się odezwały? Żartuję, że zbanuję. Zaczynasz robić grząsko, nie? Nie jest grząsko. Wiem doskonale, że naprawdę spora większość mojej widowni to są ludzie, którzy zostali i byli dziećmi, jak zaczynałem, ale to było 10 lat temu. Przypominam, że robię to ponad 10 lat, więc... Ale ty stary jesteś. No nie? I to co my młodzież, nie? No! Młodzi, piękni, atrakcyjni. Ty Młocia, ile w ogóle robisz internety już? Znaczy, bo jak powiedziałeś, jak ty Młocia, zapytałeś Młocia, ile ty robisz, to już wiesz, tak spięłam trochę po ślady znowu, nie? ja? Zdaje się, że pierwszy w ogóle film, jaki wrzuciłam na YouTube, to był film zrobiony dla znajomych. I... To mówię taki indywidualny. Tak, YouTube. Taki indywidualny taki YouTubek, bo po prostu miałam szczury i chciałam je pokazać znajomym. I pierwszy mój film na YouTubie jest chyba z 2011 roku albo 10, kiedy właśnie głaszczę szczury. I on się tam gdzieś po tym YouTubie wala. Potem jakoś poznałam Kinę, kiedy grałyśmy razem. Tak. Poznałam Kinę, kiedy grałyśmy razem w Team Fortress. I pamiętam, że ona wtedy zakładała kanał u siebie i gdzieś tam zaprosiła mnie na wspólne nagrania z Terrarii chyba. I ta Terraria była tak wulgarna, to było tak
tak wulgarne. Jak ja sobie pomyślę, jakie wtedy po prostu mówiłyśmy rzeczy, to mózg pionowo staje. I to był 2012 rok. Ja jeszcze nie wrzucałam do siebie na kanał żadnych filmów, a miałam jakieś 300 subskrybentów czy coś takiego. Ja po prostu miałam kanał z subskrybentami, ale nie miałam ani jednego filmu. No ale robiłaś już wtedy YouTube. No i to tak. O tym mówię. I to był chyba jakoś 2012 rok. Ja wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego materiału. Komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie. Pamiętajcie, że chodzi tylko i wyłącznie o wulgarność Młoteczki z 2012. Tak. I do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć. Ajo!